dzisiaj w klubie seniora opłatek, spotkanie opłatkowe. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że zaproszenie do wspólnego spędzania dzisiejszego wieczoru przyjęli tak znakomici goście, jak pan Wojciech Burmistrz, który, jak powiedział, występuje w trzech osobach. W imieniu pani wójt, pani przewodniczącej rady, no i swoim własnym. Iść to tam sobie. Więc powitaliśmy go serdecznie. Witamy również panią Jasię Wilkosz, przewodniczącą Rady Sołeckiej. Pana Wiesława Cabera, bo jakkolwiek ponieważ jest również jednocześnie członkiem klubu seniora, więc jako zbój, no Boże, przepraszam, jeszcze nie, jako sołtys i jako członek klubu seniora. Witamy również serdecznie naszą panią dyrektor Samorządowego Centrum Kultury. No i też tak mogę powiedzieć, że w dwóch osobach, bo jako dyrektor prawda, tejżeż znaczy Samorządowego Centrum, ale również jako gospodarz tego. A, no tak. Widzę już tak wszyscy. Miło mi również, że widzę panią Beatkę Baran. Panią redaktor z Nadrudawy. Witam bardzo serdecznie panią Krysię Krukową. Najmocniej przepraszam, ale proboszcz po kolędzie opóźniony. Tak się to zdarza. Będę się witać po. Również bardzo serdecznie witam wszystkich członków naszego klubu, którzy się tak dzisiaj licznie zgromadzili. Bardzo mi miło i widzę, że pośród naszego grona jest kilka nowych osób i to bardzo sobie cenimy i dla tych nowo przyjętych serdeczne brawa. To jeżeli by było, bym zapomniała. I też serdecznie witamy panią Agnieszkę Mleczko, koordynatora do spraw. Proszę pani Agnieszko o uśmiech do kamery. Właściwie trochę. Dziękuję. I składaliśmy sobie wzajemne życzenia podczas naszych rodzinnych wigilii. Również podczas gminnej wigilii na rynku Zabierzowskim, wspaniałym, pięknym, bajecznym, nazwałabym tym rynkiem na rynku Zabierzowskim. Zatem tą dzisiejszą uroczystość potraktujmy raczej jako taki toast noworoczny, ponieważ się odbywa no, u schyłku roku bieżącego i na progu roku następnego. No i takim powszechnym zwyczajem jest, że jak się kończy rok, to zwykle robi się jakieś no, rozliczenie z całego roku, jakiegoś podsumowania, co nam się udało, co nam się nie udało i tak dalej. Ja tutaj nie będę Państwa zanudzać, żeby szczegółowo opowiadać, co klub nasz zrobił na przestrzeni tego roku, bo wszyscy wiedzą, bo myślę, że członkowie naśli, no wiadomo, że uczestniczą w tym, a inne osoby, na pewno śledząc internet, prasę lokalną, również wiedzą, że wiele rzeczy się dzieje w naszym klubie w ciągu całego roku. I z tego się bardzo cieszymy, że dziękujemy Bogu, że mogliśmy te planowane przedsięwzięcia na przestrzeni tego roku zrealizować. Ale ten kończący się rok przyniósł nam również chwile smutne i bolesne, ponieważ odeszły z naszego grona do wieczności dwie nasze panie, mianowicie Sabina Stanisławska i Janina Zwolińska, a także nieodżałowany przyjaciel naszego klubu, człowiek o niespotykanej dobroci serca,
Józef Kruk, o którym w naszych sercach i umysłach pozostanie wdzięczna pamięć. Mimo tych smutnych wspomnień chciałam wszystkim tu zebranym na progu nowego 2016 roku złożyć serdeczne życzenia, abyśmy w przyszły rok wstąpili z optymizmem, wiarą i nadzieją na pogodne jutro. Niech dobre zdrowie, szczęście i pogoda ducha nigdy was nie opuszcza, a nowonarodzone dzieciątko pobłogosławi was na każdy dzień nowego roku. No nie ma księdza proboszcza, ponieważ w scenariuszu tu moim jest i teraz będzie się modlił, prawda? Ale w takim razie my sami powstańmy i się na spokój już tych, których tutaj przy stole z nami nie ma, a także pomodlimy się taką jakby modlitwą dziękczynną za łaski otrzymane w bieżącym roku i opiekę Bożą na 2016 rok. Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda, do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały. Patrzył, zimowe ptaki wracały do gniazda, jakby tego wieczoru też świętować chciały. Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła. Dziś daje znak, by zasiąść do świętej wieczerzy, by krucha biel opłatka skłóconych godziła, a w sercu znów zamieszkał ten, co w żłobie leży. Dla tych, co żyli dawniej, co będą w przyszłości i dla nas, byśmy w każdym dostrzegali brata. Odwieczny Bóg w dziecięciu zesłał znak miłości, przemieniając oblicze człowieka i świata. A teraz, jeśli by można prosić o toast z szampanem i... A ja jeszcze jeden wierszyk. A to proszę bardzo. Jest też zawsze takie jedno miejsce, którego nikt nie zajmuje. Jest taki talerz, zawsze pusty i sztuczce pięknie świąteczny. Przybądźcie wszyscy, którzy swoją bliskością zawsze tu byliście. Zasiądźcie wspólnie do wieczerzy, jak dawniej, jak zawsze. A czy ja mogę dwa słowa? Tak, bardzo proszę. Bardzo gorąco podziękuję za zaproszenie Państwa na nasze spotkanie. Ja też się zbliżam do tego wieku senioralnego, a ja nie wiem, jaka tu jest granica przyjęta. Nie ma granic. Bardzo blisko mam świadomość tego i cenię ludzi starszych, zresztą tak mnie uczono w domu, że ludzi starszych należy szanować, cenić, ponieważ ich doświadczenie życiowe pozwala nam często unikać błędów. Aczkolwiek to domeną młodości jest błąd, każdy z nas błądził, ale ja życzę Państwu, oprócz tego, aby zdrowie Państwu przez ten rok dopisywało Państwu i wszystkim, którzy są Wam bliscy, życzę Wam tego, aby osoby, które są koło Państwa, korzystały z zasobów Państwa doświadczeń. Życzę tego, aby to, co Państwo jeszcze planują, bo jesteście w takim wieku i macie tak dużo siły, a więc na pewno są plany na rok następny, kolejne plany osobiste i plany klubu seniora, aby te wszystkie plany się zrealizowały i żeby jeszcze był taki mały bonus od losu. Te życzenia pragnę również przekazać od pani wójt, pani Elżbiety Burtan, pani przewodniczącej, pani Marii Kwaśni, które niestety z racji swoich innych obowiązków nie były w stanie dzisiaj tu przybyć. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękujemy nawzajem.
Nie. Zatkało się, czy co? Właśnie o to mi chodziło. Imię wsiądłeś. Pochwalony Jezus Chrystus. Przyszliśmy tu do was z kolędami z kolędami. Puśćcie kolędników, zaśpiewajcie razem z nami. Pastuszkowie my ubodzy, przemarzliśmy tu w jej drodze, więc gościnny dom witamy i kolędę zaśpiewamy. Dzisiaj będę wesoła nowina, że Anna Chrystusa, że Anna Chrystusa urodziła syna. Chrystus się rodzi na co z tobą, a nie grają trupę i dają pasterze, że śpiewają, bydle tak rękają, tu a tu temu domowi. Niech was Boże dziecię rączką błogosławi. Bóg wam zapłać, gospodarze mili, żeście nas z kolędą pod swój dach puścili. Niech gwiazda betlejemska, która świeci wam od zmroku, zaprowadzi was do szczęścia w nadchodzącym nowym roku. Czemu macie w nosie muchy? To chęć moja bardzo szczera. Ja wam będę za matkiem i nauczę was moresu, jak się brać do interesu. Wy pastuszki zaśpiewajcie, a wy nam trochę grosza dajcie. Chociaż serkę na wsie godzi, chętuma nie zaszkodzi. Yeah.
No i znowu się udało. Moja poczta, chociaż mało. Łapcie Żyda. Ludzie, proszę, niech oddaję nasze grosze. Nowy rok z zapasem, moi mili. Więc życzymy wam w tej chwili... Kasiu. Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok. Niech wam się udaje w ogródku kapusta i groch. Tu wam wszystko pasowało. Nic więcej nie brakowało, a pieniędzy trochę więcej na ten nowy rok. Żebyście byli weseli, jako w niebie anieli. Byście państwo moi mili cały rok w radości żyli. Niech też zdrowie tędzie będzie i pieniążków też przybędzie. Byście mieli co potrzeba, a po śmierci tam, do nieba. Mróz trzyma, bo zima sroga, a do Betlejem daleka droga. Więc się w drogę wybierajmy, a na koniec zaśpiewajmy. Wina, wina, wiosi dzień.